Czy ta sytuacja naprawdę ma miejsce? A mowa tutaj oczywiście o problemie, który jest już od dłuższego czasu, mianowicie z itemkami UGC. Nie wygląda to za dobrze i w różny sposób moderacja jest tutaj omijana, a ostatnio też zaczęły pojawiać się praktycznie, jak nie, no tak naprawdę, bądźmy szczerzy, itemki 1 do 1 itemki. Nawet tutaj ostatnio Mint Green Fedora, 25 tysięcy. Przecież to wygląda jak oficjalne robloxowe limitki. To jest dosłownie kopia do Minusa Aureusa, tylko że po prostu inna teksturka. Jest po prostu czerwony, a nie złoty. Nawet moi drodzy, Roblox Trading News zrobiło o tym twicika. Mamy tu jeszcze więcej, jak widzicie, itemków, które są bardzo podobne do limitów, więc no nie wygląda to, moi drodzy, dobrze. Mamy też link do tego Dominusa, ale jak go klikam, to skakuje mi katalog, więc może Roblox już go zbanował, może jednak Roblox się nie poddał, aczkolwiek no moderacja Robloxa w ostatnim czasie nie wygląda widzowie zbyt za dobrze i to wszystko wygląda tak, jakby po prostu Roblox się poddał. Jeżeli chodzi o moje zdanie w tej sprawie, to jak dla mnie, no z jednej strony jest to dość dobra alternatywa dla osób, które nie mają aż tyle robuxu, żeby kupić sobie prawdziwe limitki, ale jak ma być szczery, no to zabija to, moi drodzy, ekonomię robloxową, katalog, no bo jeżeli jest jakiś itemek, który jest 1 do 1 kopią prawdziwego itemka i jest on tańszy, to po co ktoś ma wydawać milion robuxów, czy tam nawet więcej, jak może sobie za 25 tysięcy, 30 tysięcy robuxów kupić taki sam itemek, tylko na przykład inna wersja kolorystyczna. Jest to dla gospodarki robloxowej, dla rynku no złe, a pomyślcie sobie, co będzie, jak będą public UGC widzowie, to będzie dramat. No, ja będę z tego korzystał naprawdę fajnie. Mam kilka fajnych pomysłów na itemki dla was widzowie, żeby na przykład jakiś eventik GRC zrobić. Myślę, że byłoby to naprawdę ekstra. Łapka w górę widzowie, jak się zgadzacie ze mną, że byłoby to spoczko, ale niektórzy właśnie robią coś takiego i takie kopie limitów robią. Dajcie znać, co o tym sądzicie, bo moim zdaniem jest to mega słabe, no ale chyba nic na to po prostu nie możemy poradzić. Jedyne, co możemy zrobić, to mieć nadzieję widzowie, że moderacja się ulepszy i że Roblox coś zrobi z moderacją. Sharblox też w tej sprawie nagrał odcinek, także jak ktoś z was chciałby sobie go zobaczyć, to podlinkuję wam go w opisie, żebyście mogli sobie też go zobaczyć. Jak ktoś z was byłby ciekawy, to Sharblox o całej tej sytuacji sądzi. A to tylko widzowie, jeszcze są kopie limitów, a pomyślcie sobie, co będzie, jak będą jakieś nieodpowiednie itemki. Widzowie, szybki update'ik, ponieważ na moment, w którym montuję ten film, pojawiło się o wiele, wiele więcej fejkowych, limitowanych itemków i zobaczcie, jakie tutaj są itemki. Nawet zweryfikowani twórcy to przesyłają, także nie tylko osoby, które nie są zweryfikowane i mają dostęp do UGC, ale również takie osoby, które mają znaczek weryfikacji. Jak widzicie, ludzie, moi drodzy, te itemki kupują. Ja też sobie kupiłem, nie potrafię do końca wyjaśnić czemu, ponieważ prawdopodobnie i tak to zostanie usunięte, dlatego wy tego nie róbcie, lepiej tego nie kupujcie, bo potem nie wiadomo, czy dostaniecie zwrocie robuxów. No ja to zrobiłem, bo jakoś tak, nie wiem, jakoś tak jak widziałem chyba tą Walkirię, to stwierdziłem, że kurczę, tak fajnie wygląda, że sobie ją kupię, czemu nie? Tak samo tutaj te Fedory też sobie kupiłem, a tu jeszcze nielimitowany itemek, ale bardzo podobny do Clockworków. Także wyobraźcie sobie teraz, co będzie, jak naprawdę wszyscy otrzymamy dostęp do tworzenia itemków UGC. Szybki update'ik widzowie, ponieważ okazuje się, że Roblox bierze się wreszcie chyba porządnie za itemki UGC, ponieważ mamy informację o tym, że zostały one przełożone na rok, moi drodzy, 2024 i dopiero na początku roku 2024 każdy z nas będzie mógł sobie przesyłać itemki UGC. I nie wiadomo, czy nie zostanie to jeszcze opóźnione, a to wszystko przez to, co teraz widzicie, czyli oczywiście wiele kopii itemków UGC. To nie jest wszystko, bo ludzie też wykorzystują to, że moderacja jakoś słabo obejmuje nazwy i dodają naprawdę mega słabe rzeczy do, moi drodzy, nazw itemków i tak naprawdę możemy znaleźć różne nazwy. Na przykład, moi drodzy, możemy znaleźć sobie coś takiego, albo, moi drodzy, możemy znaleźć sobie też coś takiego, możemy też sobie znaleźć coś takiego, także jak widzicie, nie jest za ciekawie i prawdopodobnie Roblox teraz weźmie się do tego bardziej na poważnie. Dajcie znać, czy waszym zdaniem jest to WCL. Dość dobra zmiana, chociaż jest troszeczkę zła, bo osoby, które na to czekały, bo chciałyby sobie własne itemki UGC przesyłać, no to trochę na tym stracą, ale te osoby, które oczywiście przesyłałyby jakieś kopie czy coś, to oczywiście lepiej, że tego jeszcze nie będą mogły zrobić. Ale z takich pozytywniejszych przynajmniej informacji mamy w katalogu Hallows Walk. Jest to Walkiria, która się pojawiła, nowa, przesłana przez Robloxa, bardzo fajnie, ale uwaga, od razu tutaj mówię, że raczej nie będzie ona do zdobycia dla nas, ponieważ jest to itemek prawdopodobnie zrobiony dla fundacji Make-A-Wish, więc pewnie tylko niektóre osoby będą miały szansę sobie taki itemek otrzymać. A jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, czym zajmuje się
Fundacja Make-A-Wish, to zajmuje się ona spełnianiem życzeń ciężko chorych dzieci. Także bardzo, bardzo fajna inicjatywa. Jestem teraz w gierce i zobaczcie, jaki epicki efekcik ma ta Walkiria. No po prostu wygląda cudownie i naprawdę, naprawdę mega fajnie, że niektóre osoby będą mogły cieszyć się taką Walkirią, bo jak dla mnie jest naprawdę epicka i fajnie byłoby taką Walkirię posiadać. Pasuje się w halloweenowej klimacie idealnie ta Walkiria. Jaka taką ciekawostkę, powiem wam, że to nie jest już pierwsza tego typu Walkiria, a chyba druga, jeżeli się nie mylę, ponieważ wcześniej mieliśmy jeszcze Sinister Walk i jak wiecie, jest to bardzo podobna Walkiria. Praktycznie różni się chyba tylko teksturką i ta Walkiria też została stworzona dla fundacji Make-A-Wish i dlatego teraz są podejrzenia, że ta Walkiria również jest właśnie stworzona dla tej fundacji. Jak będzie finalnie, to się okaże. A jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy, to będzie to już wszystko. Dlatego jeżeli oczywiście wam się spodobał, to możecie zostawić łapeczkę w górę i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Zachęcam się też widzowisko do napisania komentarza pod tym filmem. Jeśli obejrzałeś cały odcinek, to możesz napisać komentarz o treści #obejrzałem. A ja każdej osobie, która to napisze, przypnę serduszko. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie, bo też będę wiedział, że doceniacie, moi drodzy, moją pracę, którą wkładam w odcinki, bo staram się, żeby były dla was jak najlepsze. A w tym odcinku to już będzie wszystko. Trzymajcie się, no i cześć!